10. Festyn Lotniczy Mazury. To jedna z największych lotniczych imprez tego typu w Polsce. To jest okazja do spotkania właścicieli samolotów, pilotów samolotowych, szybowcowych i innych amatorów lotnictwa. Marcin Kotyński jest na miejscu. Witaj, Marcinie. Dzisiaj jest drugi dzień, ostatni dzień tego festynu. Powiedz, jakie plany na dziś? Pogoda może nie jest najwyższych lotów, ale na to, co będzie się działo tutaj w Kętrzynie na lotnisku, właściwie na niebie, warto zwrócić uwagę. Tutaj dosłownie za kilkanaście minut wystartują samoloty, ale także będzie można zobaczyć skoki spadochronowe, pokazy śmigłowca, pilotażu śmigłowca, czy też loty paralotni i motolotni. To wszystko tutaj w Kętrzynie na 10., jak to powiedziałeś, oczywiście festynie lotniczym Mazury. To jednocześnie 12. Europejski zlot samolotów AN-2, które właśnie mogą Państwo zobaczyć za moimi plecami. Warto tutaj przyjść jak najszybciej, bo te samoloty, które Państwo teraz mogą zobaczyć i które widzą, wylecą dosłownie za około 2 godziny, tak więc czym prędzej, tym lepiej i będzie można je podziwiać tutaj z bliska. Także gorąco i serdecznie tutaj zapraszamy, ale na tym nie kończy się impreza i cały festyn w Kętrzynie. Na lotnisku Wilamowo. Cała impreza i cały festyn zakończy się późnym wieczorem, właściwie to około godziny 20, także spokojnie można tutaj przyjść. Także impreza, cała impreza potrwa tylko dzisiaj, tylko do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Marcin Kotyński, to proszę się spieszyć w takim razie do Kętrzyna. W Kętrzynie pogoda nie najwyższych lotów, mówi Marcin, ale to problem nie tylko Kętrzyna i Mazur w ogóle, w całym kraju dziś... Trochę na tę pogodę narzekamy, a przecież niektórzy planują urlop, na przykład prezydent Lech Kaczyński. O planowaniu takiego urlopu za chwilę w poranku powiemy.